W tym filmie zamierzam Ci podpowiedzieć takich 5 moich gotowych rad, jak wybrać najlepiej motocykl Harley Davidson dla siebie. Na wstępie powiem, że motocykle Harley Davidson możemy podzielić na tak zwane cztery kategorie. Ja bym to podzielił na cztery. Czyli mamy motocykle Street. Tutaj bym zaliczył Sportstera S, Nightstera i te motocykle najmniejsze. Mamy motocykle typu Softtail. To są motocykle średnie, średniej klasy, średniej ceny. Łączące zarówno zalety tych motocykli do jazdy po mieście, łączące zalety tych motocykli do jazdy również na trasy. No i mamy kategorię trzecią to są Touring które właśnie w tej chwili tutaj oglądamy. I czwarta kategoria, ja bym dodał jeszcze dodatkowo, jako osobną, odrębną, to jest Panamerica, czyli to jest motocykl do jazdy nie tylko po asfalcie, ale po lasach. Więc pierwsza rada do czego zamierzasz używać motocykla? Jeżeli zamierzasz jeździć gdzieś samodzielnie, jeżeli zamierzasz jeździć w obrębie miasta, warto się zastanowić nad tą kategorią Street, warto się zastanowić nad kategorią Softtail. Choć ja sam osobiście Road Glider używam też do jazdy po mieście. Czyli podsumowując, pierwszą radę to jest do czego chcesz używać tego motocykla? Czy chcesz jeździć sam, czy chcesz jeździć z pasażerem, czy chcesz jeździć na dalsze trasy, na bliższe? To jest pierwsza kategoria. Druga rzecz to kierujcie się marzeniami, czyli dążcie do wyboru tego motocykla, o którym zawsze marzyliście, na pewno w każdym salonie będzie można dobrać sobie odpowiednie wyposażenia, odpowiednie z katalogu sakwy, tak aby zrobić ten motocykl według tego swojego wstępnego, pierwszego wymarzonego motocykla, który gdzieś tam widzieliście. Warto zapytać też, czy jest możliwość i tak naprawdę w przypadku Softa, i w przypadku tych dużych, ringów yy, ograniczeniem może być tylko wyobraźnia i budżet bo wszystko możecie sobie pozmieniać według swoich założeń z tego właśnie słynie harley że tak naprawdę może się okazać że nie ma dwóch takich samych motocykli jeżdżących yy, po drogach Trzecia rzecz z pozoru ważna to doświadczenie, czyli Wasze doświadczenie w prowadzeniu motocykli. Jeżeli do tej pory jeździliście Nikedami, jeżeli jeździliście ścigaczami, to może warto zacząć od tych motocykli typu Street, które są jakby takie pośrednie, też bardzo szybko się wkręcają, jeżdżą niesamowicie szybko, można na nich poszaleć. Druga rzecz to właśnie powiedziałem dla tego z pozoru, bo Harley'e są bardzo proste w prowadzeniu. Nawet te motocykle ciężkie 420, Kilowe. One po przejechaniu kilku kilometrów naprawdę dają się prowadzić bezpiecznie, wystarczy tylko ruszyć z miejsca. Troszkę ciężej jest może opanować wszystkie manewry parkingowe, ale to jest kwestia naprawdę poćwiczenia kilku chwil i już opanowujecie dany motocykl do jazdy. Im więcej nim przejedziecie, tym jesteście bardziej pewni. Więc jeżeli na przykład zamierzacie kupić sobie Street Boba, czy zamierzacie sobie kupić Sportstera S, ale Uważacie, że turing jest dla was za duży, nie myślcie też w ten sposób. Przejedźcie się. Na demo można wziąć w każdym salonie, przynajmniej w Krakowie też są motocykle turingowe, te największe. Street glide, Road Glide, można wziąć go na jazdę próbną, przejechać się i zobaczycie, że te wszystkie obawy znikają. Jeżeli się ruszy z miejsca, to naprawdę te motocykle się wspaniale prowadzą, więc tak naprawdę doświadczenie bardziej marzenia, bardziej to, do czego chcecie tego motocykla, ten motocykl wykorzystywać ma znaczenie niż to, jakim motocyklem jeździliście wcześniej. I nie kierujcie się masą w wyborze motocykla, ponieważ ta masa znika wraz z doświadczeniem. To w ogóle nie jest żadne kryterium. Czwarty punkt, czwarta rada to nie wybieraj tylko z katalogu. Zastanów się zawsze właśnie nad tymi poprzednimi punktami, które omówiłem. I ważne jest też, jakie są Twoje możliwości budżetowe i to, co, co właśnie powiedziałem, czyli jak zamierzasz korzystać z tego motocykla. Warto w salonie się przejechać tą wersją demo. To też nic nie kosztuje dla tych osób, które nie korzystały. To jest po prostu po to, abyście mogli sprawdzić sobie motocykl. I może się okazać, że właśnie te większe, których nie braliście pod uwagę, są motocyklami, którymi się Wam najlepiej jeździ. Piąta rzecz, to jest ostatnie ograniczenie, to jest właśnie ten budżet, o którym wspomniałem. Wybierając na przykład tańszego sportstera musisz też wziąć pod uwagę, że ma mniejszy zasięg na baku, że jest mniej wygodny, a w drugą stronę kupując tego najdroższego Turinga, najlepszej wersji, planując jeżdżenie tylko wokół przysłowiowego komina, no... Czy nie lepiej skorzystać z oferty Soft Tile'a, który nie będzie aż tak wielki gabarytowo, a który dostarczy Ci też frajdę z jazdy. Pokazane w filmie motocykle wraz z cenami są oczywiście motocyklami do kupienia w salonie Harley Davidson na Opolskiej w Krakowie. Na zakończenie usłyszeliście, jak brzmią trzy różne motocykle, te touringowe właśnie w salonie. Dzięki Maćkowi za pomoc, a Wy dajcie proszę znać w komentarzach, czy te moje rady były dla Was przydatne, czy w ogóle braliście je pod uwagę. A jeżeli się też z nimi nie zgadzacie, to z chęcią poznam Wasze opinie. Co według Was jest najważniejsze przy wyborze motocykla Harley Davidson dla siebie? Pozdrowienia i do zobaczenia następnym razem.